Kiedyś wędliny wytwarzało się naturalnymi metodami w małych masarniach. Z 10 kg surowej szynki otrzymywano około 8 kg aromatycznej, pysznej i zdrowej wędliny. Do 2003 roku obowiązywały polskie normy, które trzymały jakość wyrobów i opisywały, jak powinna wyglądać prawdziwa polędwica czy kiełbasa. Jeśli z 10 kg mięsa uzyskiwało się ponad 13 kg szynki, taki wyrób uznany był za podobny do szynki. Dziś zgodnie z prawem unijnym za jakość wyrobów odpowiadają wytwórcy, których nie obowiązują żadne standardy. Efekt jest taki, że w części produkowanych wędlin znajduje się tylko 30-50% mięsa, reszta to substytuty białkowe i przede wszystkim woda. Najbardziej kreatywni producenci ze 100 kg mięsa wieprzowego potrafią zrobić nawet 190 kg szynki. Takie produkty nazywane są wysokowydajnymi i z prawdziwą wędliną nie mają nic wspólnego.